Jak rozpoznać, czy ten łańcuch jeszcze się nadaje do dalszej eksploatacji? Przede wszystkim na pewno sprawdźcie sobie... Siemano, siemano, jesteśmy znowu w Opolu u Grzegorza. Tym razem Suzuki GSX-R 750, model bardzo dobrze znany, lubiany, tak, tak, użytkowany. Dość popularny, jeździ popularny, dużo jeździ ich po drogach. Model, akurat ten konkretny egzemplarz jest naszego znajomego z Instagrama, LS84 Rider, także pozdrawiamy Cię. Tam w środku jeszcze czeka jego dziewczyny motocykl, także też będziemy go serwisować. Tutaj zrobimy podstawowy serwis, tak, olejowy, przygotujemy go do sezonu. Tak. Wiemy, że nie ma wydechu. Także on tak nie wyjedzie na drogi, będzie założony inny. Zaraz posłuchacie, jak chodzi wolny wydech, przelot. No i będzie też niespodzianka, tak? Wiemy, że coś tam jest do tego motocykla, także LS, czekaj, będzie niespodzianka. Odpalaj, Grzesiu. Słuchajcie. Uszy bolą. Tak, uszy bolą. Ale tutaj będzie założony naprawdę fajny wydech i będzie fajnie mruczał. Elegancko. Grzegorzu, mamy tutaj naszego przyjaciela LS84 Ridera motocykl. Tak jest, jest on wyposażony w napęd łańcuchowy. Tak. Może tak, pokrótce powiesz za chwilę, jakie są wady i zalety, ale mnie ciekawi coś innego, bo zobaczcie. Jak rozpoznać, czy ten łańcuch jeszcze się nadaje do dalszej eksploatacji, czy nie wymaga już wymiany? To, co zauważyłem, to zobaczcie, że jest on już dość luźny, tak? Wiadomo, że łańcuch naciągnąć można, natomiast są jeszcze inne elementy, które trzeba sprawdzić, czy on jeszcze nadaje się, prawda? Dokładnie. Tam wcześniej na wcześniejszych filmikach pokazywaliśmy przy tym, jak sprawdzić napęd, natomiast no ten naciąg łańcucha jest zdecydowanie za duży, powinien być troszeczkę mniejszy, ale jak już sprawdzimy naciąg, zawsze możemy sprawdzić, czy ten łańcuch, tak jak mówiłem poprzednio, trzyma się na zębatce i zrobić tak, że pokręcić kołem i zobaczyć, czy w różnych miejscach tego łańcucha nie mamy różnego napięcia. Jeżeli się okaże, że w jednym miejscu będziemy mieli tylko tyle, a w drugim będziemy mieli aż tyle, to znaczy, że ten łańcuch jest nierówno rozciągnięty i tak naprawdę nadaje się do wymiany. Tak mieliśmy w Kawasaki, tym zielonym. Tak, tak, dokładnie. Natomiast tutaj ten łańcuch jest tylko ewidentnie luźny. Wystarczy go naciągnąć i będzie dalej cieszył użytkownika, jeżeli chodzi o jazdę. Bo to luzowanie się łańcucha, jeśli można tak to nazwać, to jest coś naturalnego, tak, prawda? To jest po prostu zużycie, rozciąganie. Wiadomo, motocykl ma swoją moc przy przyspieszaniu. To jest materiał, który pracuje, więc się rozciąga, więc po to jest ta korekta tutaj na wahaczu, żebyśmy ten łańcuch sobie regulowali do odpowiedniego naciągu. Jeżeli tego nie będziemy robili, ten łańcuch będzie cały czas taki luźny, to on się w końcu tak wyciągnie, wybije, że zniszczy i zębatki, i sam siebie. Jasne. A powiedz jeszcze, czy jeżeli ten zakwalifikujemy go do wymiany, to czy wymiana samego łańcucha jest wystarczająca, czy jeszcze o czymś musimy pamiętać? Nie. Jeżeli wymieniamy zestaw napędowy, jeżeli zestaw napędowy jest do wymiany, wymieniamy komplet, czyli przednią zębatkę, tylną zębatkę i łańcuch. Musimy też zawsze pamiętać, żeby dobrać odpowiedni łańcuch do motocykla, czyli w zależności od jego mocy dobieramy taki rodzaj łańcucha. Są łańcuchy wzmacniane, hiperwzmacniane i zwykłe. O-ringowe, X-ringowe, jest tego cała masa, natomiast zawsze trzeba pamiętać, żeby sobie wsiąść z katalogiem i tak dobrać ten łańcuch, żeby był odpowiednio wytrzymałościowy do danego motocykla. A ja sobie tak myślę, że chyba najlepiej jest podjechać do zaufanego warsztatu i poprosić po prostu o radę. Zawsze to będzie łatwiej. My Państwu pokażemy, jak taki łańcuch się naciąga oczywiście, jak to zrobić w prosty sposób, żebyście mogli samemu spróbować. Natomiast jeżeli mielibyście faktycznie z tym problem, myślę, że każdy mechanik w warsztacie za, powiedzmy, przysłowiowe dziękuję, pokaże Wam, jak to zrobić ten pierwszy raz, żebyście Wy później mogli to zrobić samemu. To co? Zapraszamy. Zapraszamy. Więc tak, najlepiej mieć nóżkę centralną. Oczywiście nie zawsze każdy motocykl ma nóżkę centralną. My mamy stojaki. Żeby to Wam pokazać ładnie na podnośniku. Można również to zrobić na bocznej nóżce, jakby nie ma to większego znaczenia. Pokażę Wam przy dokręcaniu ważną rzecz. Przy odkręceniu możecie użyć klucza troszeczkę dłuższego. Luzujemy ośkę główną, żeby była luźna. W ten czas możemy sobie ruszyć regulacją. Pamiętajcie jedną ważną rzecz. Jeżeli będziecie regulowali łańcuch, tutaj jest zawsze śruba z kontrą. Ważne jest to, żebyście zawsze mieli dobre klucze, żeby tych śrubek nie objechać, bo jak je raz objedziecie, to później będzie Wam bardzo ciężko to regulować. I teraz tak, łańcuch mamy luźny. Poluzowaliśmy ośkę, bierzemy śrubkę,
kluczyk i naciągamy. Naciągamy tak długo, aż osiągniemy odpowiedni luz, który nas interesuje. Czyli mniej więcej taki. Ale nie wiem, czy zauważyliście, że taka regulacja jest z dwóch stron. I teraz jak regulujemy, musi być z dwóch stron tak samo. Można to zrobić licząc tutaj nacięcia, które są. I w ten czas będziemy wiedzieć, że z jednej strony i z drugiej strony mamy tyle samo nacięć. Ja preferuję troszeczkę inny sposób i wy możecie zrobić tak samo. Żeby się nie bawić, ja to robię na suwmiarce. Można to zrobić zwykłym patyczkiem. Czyli bierzemy sobie tutaj, przykładamy suwmiarkę i wiemy, że z tej strony jest dokładnie tyle wyciągnięty łańcuch. Idziemy z drugiej strony, przykładamy sobie tutaj tą suwmiarkę i dociągamy sobie do tej suwmiarki, do tego patyczka waszego, regulator. Dociągnęliśmy, idziemy sprawdzić, czy łańcuch jest dobrze naciągnięty, czy nie za mocno. Sprawdzamy palcem, zobaczcie. Jeżeli robimy to nie tak jak trzeba, łańcuch jest jak beton. Czyli jest za mocny. Więc wiemy, że musimy tu popuścić kawałek, z drugiej strony popuścić kawałek, żeby to koło się lekko cofnęło, obrócić kołem i sprawdzamy. Zobaczcie, wystarczyło dosłownie kawałeczek puścić i ten łańcuch już jest luźniejszy, mniej więcej taki, jaki powinien być. Pamiętajcie jeszcze jedną rzecz. Po naciągnięciu łańcucha zawsze ten motocykl najlepiej usiąść, żeby siedział kierowca w ten czas, żebyśmy wiedzieli, czy ten łańcuch nie jest za sztywny. Jak już mamy tutaj wszystko wyregulowane, bierzemy klucz, żeby dokręcić ośkę. Ale nie oczywiście rurkę przedłużaną, tylko najlepiej do tego mieć klucz dynamometryczny albo zrobić to z wyczuciem. Ponieważ my jesteśmy na warsztacie, więc użyjemy klucza, takiego jak powinien być, żeby nie przekręcić ośki. Ustawimy sobie wartość. Ustawimy sobie wartość. Dokręcimy ośkę, aż usłyszymy magiczne i to jest dobrze. Zakręcimy sobie na spokojnie kołem i sprawdzimy, czy łańcuch jest naciągnięty dobrze. Widzicie, czasami za pierwszym razem się nie udaje. Trzeba powtórzyć operację, aż ten łańcuch będzie naciągnięty tak, jak powinien być. Łańcuch mamy już naciągnięty prawidłowo. Pokaż, Grzesiu. Teraz tutaj jest taki luz. Zawsze podają, że to gdzieś powinno być około 2 cm od dołu do górnego naciągu, więc myślę, że tutaj ten luz jest prawidłowy. Jeszcze siądnie kierowca, sprawdzimy to, jak przyjedzie właściciel, żebyśmy mieli 100% pewności, że ten łańcuch tutaj jest idealnie. A powiedz mi, ja tak się zastanawiam, co by się stało, gdybyśmy to ustawienie lewo-prawo zrobili nieprawidłowo? Czyli tutaj byłoby to mniejsza odległość, załóżmy, a tam większa lub na odwrót. To znaczy w ten czas koło by szło nam krzywo. Mhm. To jest automatycznie, że koło by szło lekko pod skosem, co by powodowało zużycie jeszcze większego łańcucha. Jeździłoby się nam tam troszeczkę źle, więc tutaj raczej bym proponował robić to porządnie. Porządnie. Żeby jak nie robić było, to porządnie. Dokładnie, żeby nie było żadnych dziwnych później rzeczy podczas jazdy. Natomiast zawsze pamiętajcie, że ten łańcuch trzeba o niego dbać, smarować, sprawdzać, bo jeżeli będziecie to robili, to ten łańcuch wam się odwdzięczy i będzie bardzo długo potrafił jeździć bez wymiany. To jeszcze jedno pytanie. Smarować, a czyścić? Bo są różne na to teorie. Są różne teorie. Jedni czyszczą, jedni nie czyszczą. Tak naprawdę to wszystko zależy od tego, w jakim terenie jeździcie, jakim smarem smarujecie, jak często to robicie. Czasami jest tak, że znam użytkowników, którzy smarują, mają odpowiednie smary. Smarują ten łańcuch co 500 km. Smarują go przede wszystkim po trasie, czyli przyjeżdżacie do garażu, jak łańcuch jest jeszcze ciepły, smarujecie sobie ten łańcuch smarem i zostawiacie go na całą noc. W ten czas ten smar ma, że tak powiem, czas na to, żeby wniknąć w te wszystkie zakamarki, foringi i on się fajnie trzyma. Na drugi dzień startujecie w trasę i tego smaru wam nie wychlapie. Jeżeli tak będziecie robili, to myślę, że spokojnie ten smar na łańcuchu jest w stanie wytrzymać około 500 km. Oczywiście jak traficie deszcz w międzyczasie, to on się sam wypłucze, no bo tak ten smar działa. Po deszczu musicie smarować tak naprawdę codziennie. I w ten czas zobaczycie, jak ten cały smar, łańcuch, zębatki się brudzą. Jeżeli się będą brudziły, wyczyście. Jeżeli się nie będą brudziły, będzie to wyglądało całkiem normalnie. Tu mamy czyste raczej, nie? Tak, tu mamy czyste raczej.
Także to też jest dużo szkół, każdy robi inaczej, tutaj jest też, tak powiem, dowolność. Jak już mamy łańcuch sprawdzony, nasmarowany, no to co, o czym jeszcze powinniśmy pamiętać przed wyjechaniem motocyklem w nowym sezonie? Każdy kierowca, każdy motocyklista przed wyjazdem w sezon powinien sobie sprawdzić motocykl, żeby mieć 100% pewności, że ten motocykl jest bezpieczny i że będzie mógł bezpiecznie na nim jeździć. Co ja polecam? Może ale tak, to, żeby nie stał w warsztacie. Żeby nie stał w warsztacie. Nieplanowanym czasie. Więc co ja polecam? Przede wszystkim na pewno sprawdźcie sobie, jak wyglądają opony. Czy mamy bieżnik na oponach i czy to ciśnienie w oponach jest takie, jakie powinno być. Łańcuch napędowy żeśmy już sprawdzili, więc wiemy. Zawsze sobie podejdźcie do motocykla. Zobaczcie z tyłu i z przodu, czy mamy klocki hamulcowe. Ile jest tych klocków i czy spokojnie będziecie mogli jeździć i czy będzie hamować. Jak już jesteśmy przy klockach, zerknijmy na te pojemniczki na kierownicy i z boku, czy mamy płyn hamulcowy i ile tego płynu jest. Jeżeli to wszystko mamy, sprawdźmy, czy jest akumulator naładowany i czy mamy paliwo. Jeżeli mamy to wszystko, to motocykl można powiedzieć, że jest przygotowany do sezonu. Oczywiście wiadomo, że przy pierwszym odpaleniu może się zdarzyć jakieś dziwne rzeczy, no ale jeżeli motocykl stał przez parę miesięcy nieużywany, zawsze się może coś wydarzyć. Pamiętajcie jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Sprawdźcie sobie wasze przednie zawieszenie. Czy jest suche, czy olej wam nie cieknie, bo jeżeli tak by się zdarzyło, że któraś z rur zawieszenia byłaby cieknąca, to ten olej z zawieszenia będzie wam ciekł na hamulce, co spowoduje, że nie będziecie mogli sobie dobrze wyhamować motocykla, a to już jest niebezpieczne. Jeżeli jest to dla was za dużo, nie jesteście w stanie tego sprawdzić, podjedźcie zawsze do jakiegoś warsztatu, do zaprzyjaźnionego mechanika i poproście go, żeby zerknął, jak wygląda motocykl, czy możecie sobie zacząć sezon bezpiecznie. I taki warsztat, taki mechanik powinien wam powiedzieć, słuchajcie, jest wszystko ok, albo słuchajcie, kończą wam się klocki, albo przyjedźcie, bo trzeba zrobić coś jeszcze. Ja już pomijam takie rzeczy, jak przed sezonem zawsze tą wymianę oleju zrobić, żeby ten motocykl mógł sobie jeździć, żebyście się nie musieli martwić w sezonie o wymianie, więc fajnie byłoby to zrobić przed sezonem. Ja mam jeszcze takiego pro tipa, bo to jest bardzo często w motocyklach pomijany temat, kwestia chłodzenia tego motocykla, bo to jest mega ważne, tak? Tak. To może być widzicie, właśnie, przeżyć albo nie przeżyć właśnie, dla tego silnika, prawda? Widzicie, widzicie, Michał tutaj to słusznie zauważył, ponieważ my robimy różne motocykle i czasami człowiek zapomina o pewnych rzeczach, nawet mechanik potrafi zapomnieć. Niektóre nie mają układu chłodzenia, tak, bo dokładnie. Jeżeli motocykl ma układ chłodzenia, to na pewno ma pojemniczek wyrównawczy, w którym będziecie widzieli, czy jest tam płyn chłodniczy. Jeżeli tego płynu nie ma, zawsze warto dolać, bo jest to też rzecz, która dba o wasz silnik. Więc też zawsze sprawdźcie sobie, poszukajcie, gdzie macie ten pojemniczek wyrównawczy i dolejcie płynu. Tutaj mamy troszeczkę łatwiej, bo motocykl został już rozebrany, więc możemy wam go pokazać. Ściągnęliśmy owiewki, tak, prawda? Ściągnęliśmy owiewki. Jeszcze powiedz, co ile wymieniać płyn chłodniczy, bo to znaczy, też nie jest tak, że on jest dożywotnie, on też się zdarzeje. Nie jest dożywotnio. Według wszelkich zasad na niebie i ziemi powinno się go wymieniać co 4 lata. Mhm. Jeżeli oczywiście lejemy dobry płyn. Jeżeli nalaliśmy jakiś płyn, który nie należy lać do motocykla, to na pewno co sezon trzeba go wymieniać. Oczywiście mówimy o jeździe stricte amatorskiej, bez żadnej jazdy torowej, bez ścigania się, tylko o jeździe po drodze. Bo to jest, musi być płyn, który wytrzymuje wysokie temperatury. Wysokie temperatury, co właśnie tutaj jest ciekawostką, bo większość ludzi sobie nie zdaje sprawy, a może inaczej, myśli, że płyn chłodniczy to jest płyn chłodniczy. I tutaj to nie jest do końca prawda, dlatego że większość pojazdów samochodowych jeździ na temperaturach rzędu 90 stopni i wentylatory się włączają przy 85, tam gdzieś 95. No, już mają troszkę wyższe te temperatury, natomiast motocykle z założenia. Motocykle z założenia uzyskują temperatury około 105-110 stopni i to już jest troszeczkę bardziej wymagająca temperatura dla płynu. Dlatego płyny do motocykli są specjalne, które osiągają temperatury wrzenia powyżej 130 stopni. I taki płyn, który zalejemy w ten czas do motocykla, mamy tą pewność, że spokojnie będzie służył przez 4-5 lat i się na pewno nie przegrzeje po jednym sezonie. Mamy przygotowany motocykl do serwisu. Przygotowaliśmy też rozszerzony pakiet preparatów Forte, tak żeby zadbać o ten motocykl, żeby ten silnik przez cały sezon chodził prawidłowo. To co, zaczynamy od aplikacji preparatu do baku? Tak, standardowo, jeżeli będziemy robili płukankę, to niech sobie później na tej płukance już z preparatem chodzi. Tutaj na podnośniku zawsze gorzej. Słychać, że paliwo jest. Dobrze, zrobimy tak. Naprzód jedynka lub dwójka. Tak jak żeśmy mówili, nie ma to znaczenia. Lekko nacinamy, żeby nam złotko nie uciekło. I numer jeden.
idzie jedynka, dwójka tutaj, proszę. Zaczynamy od dwójki, później jedynka. Tak jak mówiliśmy, kolejność znaczenia nie ma, bo z paliwem i tak się wszystko wymiesza. Dokładnie. Teraz. Jest zatankowane. Zamykamy, żeby było szczelnie. Tu sobie już wsadzimy klucz do stacyjki. Teraz co, półkaneczka, tak? Teraz półkaneczka, tak. Musimy sobie wziąć kluczyk. Musimy sobie wziąć kluczyk. Tu mamy cztery cylindry, tak, to jest... więc na tyle dużo jest oleju, że spokojnie możemy zaaplikować całą buteleczkę. Zazwyczaj jest wszędzie napisane. Pisane, o. 2800. Jest 2800, czyli 3. Czyli też nie wlejemy całej, zostawimy troszeczkę, jak jest 3 litry. Myślę, że można by już spokojnie. Tak? Tak. No, zwłaszcza, że ten sprzęt już trochę lat ma. Tak, on ma przejechane ponad 60 tysięcy. Będziemy też tu później ewentualnie sprawdzali rożot i zawory, więc zobaczymy. Więc ta pukaneczka mu nie zaszkodzi. A może być właśnie ciekawie, że jak się okaże, że rożąt jest do wymiany, to w ten czas rozbierzemy górę i zobaczymy, jak ta pukanka wypukała silnik. To jest, bo, no, chociaż nie chcemy narażać LS-a na dodatkowe koszty, no, ale jeżeli sprzęt tego wymaga, no to też nie ma co tutaj oszczędzać, bo jak wiemy, zerwanie rozrządu czy jakaś kolizja kończy się tragedią. Tak, jest to w ten czas dość drogie, więc... Tutaj... Dla chcących powiedzieć, że nie ma oleju w silniku, bo pewnie znajdzie się jakieś oko, które będzie bardzo dokładne i powie, że słuchaj, ale tutaj w okienku widać samą pukankę, a nie olej. Pamiętajcie, że motocykl stoi na podnośniku i zobaczcie, jaka jest różnica w poziomie, więc to jest też spowodowane tym, że nie będzie tego oleju w oczku. Natomiast jeżeli ten motocykl rzucimy z podnośnika, to ten olej na pewno się pokaże. Także bądźcie spokojni, olej w silniku jest. Olej w silniku jest. Nie testujemy go na 400 ml puchanki. Aczkolwiek kiedyś może zrobimy taki ekstremalny test. Robiliśmy w samochodach, no to czemu nie zrobić motocyklu, że na samej pukance? Na samej pukance. Zorganizujemy jakiś testowy motocykl. Znajdzie się jakiś motocykl, który mógłby tego nie przeżyć i w ten czas będziemy mogli to sobie sprawdzić. Sądzę, że nie powinno mu to schodzić. Jeżeli preparat jest na oleju, to nie widzę powodu, dla którego miałoby mu się coś stać. Ale to już materiał na kolejny odcinek. Tak, teraz standardowo pół godziny wypalania, czyszczenia i zapraszamy za pół godziny na wymianę oleju. Jeszcze tylko dodam, że co 5 minut będziemy podnosić obroty do 2500-3000 obrotów, żeby to czyszczenie było bardziej efektywne. Tak jest. Zapraszamy za pół godziny. Minęło, motocykl mam już na podnośniku, spuszczamy olej, wymieniamy filtr oleju, a Grzesiek Wam pokaże ciekawy patent z trytytką. Miejmy nadzieję, że teraz ten patent się uda, to zabieramy się do roboty. Patent z trytytką polega na tym, że żeby nie brudzić sobie rąk, szczególnie jak mamy gorący silnik. Tak. Teraz zobaczcie, bierzemy trytkę, zakładamy ją na korek. Tutaj ładnie tak, o, żeby nam się na gwincie zacisnęła, podkładamy i odkręcamy sobie trytką korek. I ten czas się nie pobrudzimy, nic się nie powinno wydarzyć. Robię to pierwszy raz, proszę bardzo. To nie jest też tak, że ja to wymyśliłem, widziałem to gdzieś w internecie. Fajna rzecz, przydaje się, nie brudzimy sobie jakoś bardzo rąk. I też jakby nie jesteśmy w stanie sobie poparzyć tych rąk. Zobacz, ile tych zanieczyszczeń tu wypływa, bo widać, że ten olej jest naprawdę czarny. I jest, bo żeby nie było, że wlaliśmy tylko samą pukaneczkę, to jest olej, mimo że w oczku go nie było, przez
różnicę poziomów na podnośniku. Tu jeszcze coś się rzuciło, zobaczcie nam na uwagę, żeby kontrolować ten właśnie poziom stanu płynu chłodniczego, bo tu jest zdecydowanie za mało, także trzeba będzie tego to dolać. To mamy, teraz sobie ustawimy tak, żeby filterek odkręcić. Miejmy nadzieję, że tu już będzie lżej. O, popatrzcie, pięknie. Czyli ty dokręcałeś pewnie. Mogło być tak, że ja. Praktycznie można ręką. O, i tak nie widać, żeby był jakoś super przesmarowany. To jeszcze mu pomożemy. Dobrze, tu mamy czysto. Przylgnij od filtra jest czysta. Filterek jest wilgotny. Zakręcamy dziada. Zakręcamy koreczek. Staramy się dokręcić rozsądnie, może nie aż tak jak było, trochę za mocno. Z drugiej strony to też może być nie do końca wina mechanika czy kogoś kto wymieniał, bo pamiętajcie, że korki są stalowe, metalowe, a silnik jest aluminiowy i zawsze gdzieś jest tak, że to jest różnica temperatur i może zawsze to mocniej złapać. Standardowo, poczekajcie, to odniosę, muszę wymyć sobie stanowisko pracy. Motocyk mamy przygotowany, możemy zalać dodatki. Najpierw dodatki, tak. Potem olej, tak żeby jest, żeby sobie uzupełnić ilość. Ponieważ tu jest większa ilość oleju, czyli ponad 3 litry, bo pisze 2,8 plus filtr, więc wlejemy mu całość. Dokładnie. Nie będziemy tutaj się ograniczali z połówką i sobie lejemy. Cały czas sobie zobaczcie, że to nie jest jakiś rozpuszczalnik, tylko ma konsystencję faktycznie oleju. To jest bardzo dobre na uszczelniacze zaworowe i na wszelkie połączenia gumowe w silniku, tak żeby przywrócić, zrewitalizować je, tak. I przywrócić ich sprężystość. Szczególnie, że motocykl ma już swoje lata, bo nie jest to młodzieniaszek i ma już przejechane grubo ponad 50 tysięcy, więc na pewno mu to nie zaszkodzi. A na elementy gumowe negatywnie działa i temperatura, i czas. I czas, więc na pewno mu to też pomoże. Jest wszystko. No i teraz dopełniamy olejem. Teraz dopełniamy olejem do stanu. Mamy odmierzoną ilość oleju. Koreczek. Olej w silniku mamy wymienione, dodatki zalane, łańcuch naciągnięty, motocykl przyjrzany, więc życzymy naszemu koledze LS84 Rider, którego możecie znaleźć na Instagramie, długich, bezawaryjnych podróży tym oto pięknym GSX-R 750. Tak to jest. Co, palimy? Palimy. Odpalaj. Siemano, siemano.